Dzień dobry Państwu, 14 sierpnia 2022 roku. Jesteśmy w drodze do Baszki, ale po drodze nie sposób nie wejść do opuszczonego ośrodka wypoczynkowego. Nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam. Różne rzeczy można tu spotkać. Mniejsza o to. Ogólnie widać, że służy jako parking w tym momencie. Byłem tu w zeszłym roku, nic tu się nie zmieniło. Fajnie się to ogląda. Nawet bardzo, bym powiedział. No nie wierzę, że wśród Was nie ma osób, które nie byłyby zainteresowane tym, co jest w środku. W środku, w takim ośrodku. Rymowanko opanowane. Co my tu mamy? No tu był pokój. Wali. No tak jak się spodziewacie, że może walić. Tam ktoś chyba karlowaczko sobie opędzlował kiedyś. Co mamy tutaj? Tu też był pokój. Jak widać, cyku cyk. To chyba był taki wielorodzinny budynek. Co my tu mamy? O, nic ciekawego. No widzicie, trochę wyposażenia jeszcze zostało. Taki urbex nam się dzisiaj trafił. Super wyglądają te okiennice. One są, a widzicie, na górze są zawiasiki. Jest tu takich domków odpyty, jeśli wiecie ile to jest. Jest dużo, jest odpyty, to nawet bym powiedział, że jest prawie tyle co w chuj. Patrzę, czy tu jakiegoś skorpiona nie ma, czy innego ustrojstwa. Ru, ru, ru. Buty na urbex, jak zwykle klapeczki, żeby za łatwo nie było. Szyszki, szyszunie, pozdrawiam serdecznie. A tu to chyba ktoś obrabował ten sklep skarbu. Nie wiem skąd tutaj tyle takich puszek. Jak macie pomysł, to dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie jakie jest w ogóle usytuowanie tego ośrodka. Cisza, spokój. Bomba. O, tu chyba jakaś stołóweczka, kuchnia były. Co my tu mamy? Dzień dobry. Mamo, już wróciliśmy. No kuchnia. Normalnie. Ale urbex. Biureczko. Nie jeden by jeszcze odzierał z tej farby i malował. Może ja też. A tu? Składzik? O, ktoś tu chciał wejść z drzwiami. Co my tu mamy? A zajrzę. Myślałem, że to radio, ale to jest tylko pudełko. Pudełko po czymś tam. Nie, to jakieś sztuczce kiedyś były pewnie. Wszędzie szkło. No zajebiście. Po prostu uwielbiam po czymś takim chodzić. Są to fajni urbexu. Oglądają. Też jakieś chyba wielorodzinne. Tutaj to roztwarte wszystko. Mamo! Działo się tu. Różne rzeczy się tu lały. Kurde. No, strzelcie, czego tu jest najwięcej?
Majtole. Gdzie ta moja żona Barbara? Jeszcze nie widać. Jakieś naklejeczki są na szafkach. No ciekawe, czy mamy tu fanów takich urbexowych przygód. Wow! Ale się drasnąłem. Na szczęście bez strat. Dobra, idę dalej. Idziemy w stronę Baśki Wody.